Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na zewnątrz, ponad 28 stopni. Dziś również u nas gorący temat, jeden z moich ulubionych, ponieważ dotyczący niepokalanej, najświętszej Maryi Panny. Tej, za którą my tutaj szczególnie na naszym kanale idziemy do nieba po jej krokach, ponieważ to ona najlepiej spośród wszystkich ludzi znała i zna Jezusa Chrystusa. Dziś chcę wam opowiedzieć o opcji Maryi i o 17 wojownikach, chociaż może o nich bardziej jako zapowiedź, którzy dzięki Maryi, dzięki Różańcowi Świętemu zwyciężyli szatana. Co mam na myśli? Mam na myśli dwie nowości książkowe, które ukazały się pod patronatem kanału Moc Słabości, a zatem to wszyscy wy, drodzy widzowie, których jest nas już prawie 100 tysięcy, jesteście patronami tych dwóch hitowych nowości. Opcja Maryi i święci, którzy zwyciężyli szatana. Zapraszam was serdecznie, ponieważ na kanwie szczególnie opcji Maryi chcę wam dziś zarysować, w jaki sposób Maryja ratuje nas przed pułapkami, jakie zastawia na nas szatan, diabeł, ten, który dzieli. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy filmik, wyjątkowy, ponieważ oglądany przez wyjątkową widownię, czyli przez was. Maryja przygotowuje nas na wszystko, tak jak sama była przygotowana przez Ducha Świętego i w mocy Ducha Świętego podjęła się, ponieważ jest oblubienicą Ducha Świętego, misji macierzyńskiej dotyczącej Syna Bożego i w testamencie pod krzyżem, słysząc od Chrystusa, że jej zostaje powierzony święty Jan, a zatem cały Kościół, a zatem my wszyscy, podjęła się również misji macierzyńskiej wobec każdego z nas. To znaczy, opcja Maryi, bo do tej książki będę się dzisiaj odnosił, możecie ją nabyć w sklepiku mocsłabości.pl. To jest najlepsza i najpewniejsza opcja. Pośrednictwo Maryi nie jest oczywiście bezwzględnie konieczne, ale jest moralnie konieczne. O tym sobie jeszcze oddzielny materiał nagramy i poopowiadam wam o tym, ponieważ Maryja jest tą, która przewodzi nam we wszystkich próbach wiary, utrzymując jakby przy życiu, nawet nie jakby, po prostu przy życiu naszą wiarę i zamieniając ową wiarę w zaufanie Bogu, ponieważ prawdziwa wiara polega na tym, że Bogu ufamy. A zatem opcja Maryi to jest najwłaściwsza opcja, właściwie niezbędna opcja. Oczywiście teologicznie i biblijnie nie bezwzględnie konieczna, ale moralnie jak najbardziej konieczna. I żeby nie opowiadać wam o tym, co ja sobie wymyśliłem i w mojej głowie się narodziło, to od razu przejdę do cytatu z tejże książki Opcja Maryi. W obliczu przemocy, chorób i katastrof naturalnych każdy z nas odczuwa nagłą chęć ucieczki i ukrycia się. To prawda, chcemy uciec przed niebezpieczeństwami, które zastawia na nas świat, przed niepewnością, przed beznadzieją, przed różnego rodzaju kryzysami. Chcemy uciec i Maryja w tę naszą ucieczkę również wejdzie, pójdzie za nami, tak jak sama uciekła na pustynię w 12 rozdziale Księgi Apokalipsy, ponieważ Maryja jest wszędzie tam, gdzie jej dzieci, a szczególnie te, które jej najbardziej potrzebują, czyli w sumie my wszyscy. Podobny impuls odczuwano już w czasach pierwotnego Kościoła i apostołów, jak wówczas, gdy święty Piotr opuścił Rzym. To jest ciekawe. Aby uciec przed ukrzyżowaniem. Rozumiecie? Święty Piotr, nie dość, że Chrystusa się zaparł, kiedy ten został aresztowany w Ogrodzie Oliwnym, później tego bardzo żałował, nawrócił się i tak dalej, został pierwszym papieżem, to później ucieka z Rzymu, aby uniknąć śmierci krzyżowej. W drodze spotkał jednak Jezusa i zadał mu słynne pytanie, Quo vadis, Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Jezus miał mu odpowiedzieć, idę do miasta, aby mnie powtórnie ukrzyżowano. W rzeczywistości wolą Jezusa było, żeby Piotr naśladował go w tej najwyższej ofierze. Ostatnio ruch pochwycenia Kościoła, to jest taki ruch, tu wam od razu wytłumaczę, bo jest w przypisach dopisane. Doktryna powstała w XIX wieku na gruncie pozakościelnych wspólnot chrześcijańskich,
Głosi ona, że wszyscy żyjący wierni zostaną porwani do nieba, zanim nastanie zapowiedziany w Piśmie Świętym okres wielkiego ucisku. Tu od razu bym apelował, aby nie wierzyć we wszystkie objawienia, które słyszymy, objawienia prywatne, kompletnie niesprawdzone i niebadane przez Kościół. Bo czym innym są objawienia niepotwierdzone, ale badane przez Kościół, a czym innym są objawienia prywatne, które nie dość, że nie są przez Kościół katolicki zatwierdzone, to jeszcze nie są przez Kościół katolicki badane. Ale do rzeczy. A zatem ostatnio ruch pochwycenia Kościoła wśród protestantów zarobił miliony na sprzedaży książek i filmów dla ludzi poszukujących jakiegoś zapewnienia, że nie będą musieli znosić tego, co inni chrześcijanie cierpieli przez wieki. Fałszywi prorocy to wszyscy ci, którzy nam obiecują tak zwane totalne szczęście na ziemi. Oczywiście możemy być szczęśliwi na ziemi, ponieważ zostaliśmy uczynieni na Boży obraz i Boże podobieństwo, czyli na podobieństwo Bożej miłości. Natomiast to nigdy nie będzie totalne, absolutne szczęście. Zawsze w naszym sercu będzie wciąż dochodziło do głosu pragnienie wołające o obecność Boga. To, co zdefiniował święty Augustyn, mówiąc: niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Niespokojny ten niepokój duchowy, jeżeli żyjemy w własce uświęcającej, jest czymś, co nas, że tak powiem, wypycha w stronę światłości, w stronę obecności Boga. I dalej. Papieże, święci oraz świadectwa ludzi miłujących Marię ukazują, że jej matczyna troska obejmuje kształtowanie naszych dusz. Maria jest nauczycielką wiary. I Maria również tę wiarę w naszych sercach strzeże. A kiedy my już tę wiarę zachowujemy, to ona w nas tę wiarę formuje. Można powiedzieć, że Maria uczy nas, jak i w kogo mamy wierzyć. Maria, sekretna ogrodniczka lub niebiańska ogrodniczka, jak nazwała ją święta Teresa z Lisieux, pomaga swoim dzieciom stawać się lepszymi naśladowcami jej syna, wspierając dojrzewanie ich dusz. Jak wyjaśnił święty Jan Paweł II, równocześnie bowiem współdziała ona swą macierzyńską miłością w rodzeniu i wychowywaniu synów i córek Kościoła Matki. Kiedy osoba będąca pod jej opieką dojrzewa, staje się coraz bardziej zdolna do stawiania czoła wszelkim przeszkodom, które świat i diabeł przed nią stawia. W szkole Marii, która, jak już podkreśliliśmy na początku, najlepiej spośród ludzi poznała i zna Chrystusa, najlepiej się również tego Chrystusa nauczymy i najszybciej Go poznamy. Przeciwstawiając się różnego rodzaju oszukańczym ideologiom, niebiblijnym i niekatolickim oraz lękom, tym samym lękom, które towarzyszyły uczniom w Ogrodzie Oliwnym. Autor tejże książki wskazuje, że współczesnego chrześcijanina katolika charakteryzuje brak formacji biblijnej. O tym jeszcze w innym odcinku w czerwcu. Tak, w czerwcu. Dlaczego w czerwcu? To też to kiedyś za chwilę być może niedługo wyjaśnię. W każdym razie. W naszej kulturze, a także w Kościele, rzadko się mówi o dojrzałości duchowej. Niestety większość ludzi w ławkach kościelnych zakończyła formację katechizmową na poziomie licealnym. I teraz bardzo ważne. Nie wszystko, co rodzi się w naszym sercu, w naszej duszy, w naszym umyśle, jest zgodne z Pismem Świętym, z nauką Kościoła katolickiego, z teologią. Ponieważ teologia nie jest poezją. Teologia, można powiedzieć, jest nauką ścisłą. Niektóre treści są zgodne z Biblią, są teologiczne, niektóre są nieteologiczne, są wymysłami, można powiedzieć, są kompletnie oderwane od Słowa Bożego. A zatem nie wszystko, co się rodzi w naszym sercu, w naszym sumieniu, także podczas modlitwy, jest zgodne ze Słowem Bożym. Wszystko to, co rodzi się w naszej duszy i rodzi w nas swego rodzaju niepewność, powinniśmy najpierw konsultować z naszym spowiednikiem, a później dopiero to ogłaszać jako zdanie teologiczne czy biblijne na fejsach czy w innych social mediach. O tym jeszcze sobie też powiemy. A więc ci, którzy dawno temu byli katechizmowani, już nie są katechizmowani i zatracili jednak ten zmysł odczytywania i życia nauką Kościoła katolickiego, ponieważ nie czytamy katechizmu Kościoła katolickiego, nie czytamy nauki Kościoła katolickiego, uważamy, że wszystko, co się rodzi się w naszych sercach, jest zgodne z wolą Bożą. No tak łatwo w teologii nie jest. Dlatego też studia teologiczne, nie wiem czy wiecie, trwają 6 lat. Pierwsze 2 lata to jest filozofia, kolejne 4 lata to jest teologia. Fundamentalna, moralna, dogmatyczna, biblijna i tak dalej. Mnóstwo przedmiotów, podprzedmiotów.
W każdym razie wracajmy do tematu. Otrzymali bierzmowanie, ale zostało ono potraktowane jako koniec podróży, zamiast zaledwie początek. Oczywiście stwierdzenie to jest raczej refleksją nad czasami, w których żyjemy, a nie nad żadną konkretną osobą. W 1906 roku socjolog Arnold van Gennep wyjaśnił, że kultury wymagają pewnego typu odradzania się, by móc się utrzymać. Pozbawiona nowej siły napędowej, kultura upadnie. Zdaniem van Gennepa ta siła napędowa powstaje dzięki temu, że jedno pokolenie wprowadza następne w duchową dojrzałość. Żeby wprowadzić kogoś w duchową dojrzałość, samemu trzeba być duchowo dojrzałym. I nie chodzi o to, że mamy być święci. Nie mam tu na myśli rzeczywistości moralnej czy typowo duchowej, ale intelektualną, to znaczy naszą wiedzę na temat Słowa Bożego i nauki Kościoła katolickiego. Ale niewielu rodziców myśli o zasadniczej rzeczywistości, jaką jest doprowadzenie ich dzieci do duchowej dojrzałości. Bierzmowanie zgodnie z ich doświadczeniem wydaje się zwieńczeniem. Co będzie potem, to zależy od dziecka. I tę duchową niedojrzałość wykorzenia nasza matka. Nawet dzieci, którym się ukazywała mimo młodego wieku, La Salette, Lourdes, Fatima, to były dzieci kilkuletnie, kilkunastoletnie, przejawiały niesamowite oznaki dojrzałości duchowej. Hiacynta z Fatimy, zgodnie z późniejszymi słowami Łucji, przed śmiercią w wieku 10 lat była niezwykle dojrzała i mądra ponad swój wiek. A Franciszek, usłyszawszy słowa Marii, które przekazała mu Łucja, że jeśli chce pójść do nieba, musi się modlić częściej i więcej na różańcu, tak bardzo, że tak powiem, wziął się za siebie, że jako pierwszy zmarł, jako pierwszy poszedł do nieba, to znaczy jako pierwszy osiągnął duchową dojrzałość, którą nazywamy świętością. Przez sakramenty święte upodabniamy się do Chrystusa, ale nie uczestniczymy w naturze Chrystusa, ponieważ, i tego myślę, że większość katolików nie wie, bo po prostu nie studiowali teologii, w Chrystusie są dwie natury, natura boska i natura ludzka, ale Chrystus jest osobą boską. My jako ludzie mamy jedną naturę, naturę ludzką i jesteśmy osobami ludzkimi, a zatem sakramenty święte upodabniają nas do Chrystusa, ale nie czynią z nas drugich Chrystusów, nie czynią nas uczestnikami natury, boskiej natury Chrystusa, ponieważ nie jesteśmy bogami, ale jesteśmy ludźmi grzesznymi i z tym grzechem do końca naszych dni będziemy się zmagać, przezwyciężając go mocą Bożą. Zauważmy, że to właśnie Maryja dynamizuje i przyspiesza dojrzałość duchową, tak jak to miało miejsce w przypadku Hiacynty czy Franciszka z Fatimy. I czytajmy dalej, bo już jest gadu-gadu, a czasu bardzo dużo, a mało powiedziałem. Znaczy mało gadam, czy dużo gadam, a jest mało, znaczy dużo czasu minęło, a jest, no w każdym razie dobra. Świat może nam zalecać, abyśmy byli samowystarczalni, ale ludzie naprawdę mądrzy są od niej, czyli od Maryi, zależni i pokładają ufność w jej matczynej trosce. Święta Teresa z Lisieux oraz jej imienniczka Święta Teresa z Avila to tylko dwa przykłady spośród wielu świętych, którzy po tym jak wcześniej utracili ziemską matkę, jak na przykład Karol Wojtyła, poprosili Matkę Bożą, aby zajęła jej miejsce. W wieku 5 lat Święta Tereska wypowiedziała akt poświęcenia się Najświętszej Maryi Pannie. Wiele lat później wyjaśniła. Poświęcając się Najświętszej Maryi Pannie, poprosiłam ją, wkładając w ten akt całą pobożność mojej duszy, aby czuwała nade mną. I wydawało mi się, że widzę ją, jak jeszcze raz spogląda w dół i uśmiecha się do swego małego kwiatuszka. Możemy do Chrystusa zmierzać okrężną drogą, bez pośrednictwa Maryi, które, powtórzę, teologicznie nie jest bezwzględne, ale moralnie jest konieczne, a możemy do Chrystusa zmierzać krótszą drogą, drogą Maryi, która dynamizuje naszą dojrzałość duchową. I zauważmy, kiedy czytamy na przykład mistyków, ich dzieła, że to ich kontakt z niepokalaną, ich relacja z Maryją rodziła w nich duchową dojrzałość, której owocami na przykład były plany odrodzenia reformy Kościoła. Reformy w znaczeniu pozytywnym, a nie reformy w znaczeniu buntu przeciwko Kościołowi. Święta Katarzyna Labourée, ja nie wiem jak to się czyta, przepraszam bardzo, bo jestem głupi, w dniu śmierci matki
która zmarła, kiedy Katarzyna miała tylko 9 lat, wspięła się na krzesło i wzięła figurę Matki Bożej z półki w pokoju jej rodziców. Przemawiając dziecięcym ogniem, powiedziała: a teraz, droga Najświętsza Matko, ty będziesz moją matką. Ktoś może powiedzieć, co za bzdury i naiwność dziecięca. No właśnie, to jest ta paradoksalnie dojrzałość duchowa, która wynika z naszej niedojrzałości, to znaczy w swej niedojrzałości duchowej możemy być na tyle już dojrzali, że uznamy swoją niedojrzałość duchową, czyli jesteśmy ludźmi pokornymi, którzy znają o sobie prawdę, uznajemy swoją słabość i w tej niedojrzałości duchowej znajdujemy przestrzeń, aby Maria zasiała w niej ziarno Słowa Bożego, bo ona zawsze wskazuje na swojego Syna, aby to Słowo Boże, które z głębiami medytujemy codziennie, wydało w nas owoce dojrzałości duchowej. Następnie święta Katarzyna postawiła figurę z powrotem na półce i wyszła. Jej prośba najwyraźniej została wysłuchana. Otrzymane przez nią objawienie Matki Bożej jest uważane za jedno z najbardziej intymnych, ponieważ mogła rozmawiać z nią bezpośrednio godzinami, jak prawdziwa córka ze swą matką. Święta Katarzyna pamiętała nawet szelest wydawanych przez jej jedwabną suknię za każdym jej przybyciem. Wiemy, że Maria nie proponuje nam czegoś naiwnego ani zbyt przesłodzonego w kwestii prób czekających chrześcijan. Powiedziała zarówno Bernardecie w Lourdes, jak i trojgu dzieciom z Fatimy, że będą wiele cierpieć. Nie mogę obiecać wam szczęścia na ziemi, ale mogę obiecać wam szczęście w niebie. Usłyszała święta Bernardetta, jak i cała trójka pastuszków z Fatimy. A mimo to wszyscy bardzo pragnęli znosić cierpienia dla niej, dla jej syna i za nawrócenie grzeszników. Jednak zgodnie z tym, co mówiła tak licznym świętym, nie ma się czego bać. Jednym z aspektów procesu dojrzewania jest odkrycie możliwości odnalezienia w krzyżu radości i pociechy, a nie tylko bólu. Idąc za Marią, jesteśmy owymi świętymi Janami, który, towarzysząc Marii podczas drogi krzyżowej Chrystusa, nie utracił wiary, ale zachował ją, co więcej, ta wiara we świętym Janie na tyle dojrzała, że Chrystus kilka godzin po drodze krzyżowej, kiedy już wisiał na krzyżu, to właśnie świętemu Janowi zadał i oddał swoją matkę. To znaczy święty Jan otrzymał niepokalaną, my otrzymujemy niepokalaną, aby patrząc na nią umacniać naszą wiarę i aby ona uczyła nas dojrzałości chrześcijańskiej, dojrzałości duchowej, która polega na całkowitym zaufaniu Chrystusowi. Święty Maksymilian Kolbe wyjaśnia: pozostaw wszystko jej woli, czy pragnie dawać nam słodycze, czy karmić nas oschłością. Bądź blisko niej swoją wolą w jej ramionach. Jej droga niepokalanej, choć czasem usiana krzyżami cierpieniem, nie jest jednak wcale tak uciążliwa i mroczna. I tak jak Maria ocaliła wiarę Kościoła w momencie próby, kiedy wszyscy uczniowie nawiali i zostawili Zbawiciela, kiedy ten został aresztowany, tak również teraz Maria ocala naszą wiarę i uczy nas wiary. Autor tejże książki cytuje arcybiskupa Fultona Sheena, który napisał: Matka jest poza czasem, umiera, ale wciąż jest matką. Jest obrazem wieczności w czasie, cieniem nieskończoności padającym na to, co skończone. Stulecia i cywilizacje przemijają, ale matka jest dawczynią życia. Mężczyzna pracuje dla swego pokolenia, matka dla kolejnego. Mężczyzna korzysta ze swego życia, matka je odnawia. Kultura pochodzi od kobiety. Gdyby nie uczyła ona dzieci mówienia, to wielkie duchowe wartości świata nie przechodziłyby z pokolenia na pokolenie. Po nakarmieniu dziecka substancją cielesną karmi ona dziecko substancją swego umysłu. Jako strażniczka wartości duchowych, jako opiekunka moralności młodego człowieka zabezpiecza kulturę, sferę skutków i celów, podczas gdy mężczyzna stoi na straży cywilizacji, sfery wyłącznie środków. Bardzo dobrze pasuje do tego metafora, którą często się posługuje, że niepokalane serce Maryi jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Chrystusa, ponieważ to w tej kaplicy uczymy się zaufania, wiary, która ufa i która nie wpada w beznadzieję, ale która wszystkie swoje beznadzieje od razu oddaje Chrystusowi w sakramencie pokuty i pojednania, a święty Józef, jego serce jest owym przedsionkiem, strzeże naszego serca, strzeże naszego życia sakramentalnego,
którego, a więc tego życia sakramentalnego, uczy nas Maryja. Bo czym jest życie sakramentalne? Życie sakramentalne jest życiem w zjednoczeniu z Chrystusem. Kiedy z kimś jesteśmy zjednoczeni, to znaczy, że jesteśmy owego kogoś blisko, bardzo blisko. To znaczy, widzimy go oczami duszy, oczami serca, uczymy się od niego, słuchamy go. Maryja uczy nas słuchać Chrystusa i patrzeć na Chrystusa jej oczami. Maryja, jak tu sobie zapisałem, karmi nas chlebem dającym życie wieczne. Opiekuje się naszą duchowością eucharystyczną, tak jak matka karmi swoje dzieci, tak Maryja karmi nas swoim synem. I dalej czytajmy. Maryja działa także przez nasze niedoskonałości. Święty Maksymilian Kolbe zapewnia, że niepokalana wie wszystko i wszystkim kieruje, pod warunkiem, że pozwalamy jej, aby nas doskonale prowadziła. Z małością naszej dziecięcej ufności może ona dokonywać wielkich rzeczy. Żeby Maryja mogła dokonywać cudów, oczywiście to są cuda, które sprawia Bóg przez stawiennictwo Maryi, w naszych słabościach, to musimy te słabości oddać Chrystusowi przez niepokalane serce Maryi. Musimy się zgodzić na to, po pierwsze, że jesteśmy, znaczy uznać swoją słabość i kruchość i tę słabość i kruchość oddać i zawierzyć Bogu. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że jeżeli nachodzi Cię moment w ciągu dnia, kiedy odczuwasz swoją słabość, przechodzisz ciemność duchową, to zawierzaj to Maryi. To znaczy, nie zastanawiaj się już nad tą słabością, jak bardzo ona Cię dołuje, ale od razu zawierz ją w krótkiej modlitwie. Maryjo, zawierzam Ci tę słabość, tę kruchość, abyś Ty oddała ją swojemu Synowi. I ona wtedy wchodzi w tę naszą słabość jako pełna łaski. Co to znaczy, że Maryja wchodzi w naszą słabość jako pełna łaski? To znaczy, że Chrystus wchodzi w naszą słabość jako ten, który jest źródłem wszelakiej łaski i jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. Z małością naszej dziecięcej ufności może ona dokonywać wielkich rzeczy. Może nawet pracować nad naszymi słabościami i powtarzającymi się grzechami. Dlatego szatan atakuje nas tak bardzo, w każdym wieku, ale myślę, że współcześnie, przez grzechy nieczystości. Dlaczego? Ponieważ Maryja jest ową różą przeczystą, tą najczystszą ze wszystkich kobiet. I przez nieczystość, po pierwsze, szatan chce nas odłączyć od Boga, ponieważ błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. A po drugie, to właśnie grzechy nieczystości sprawiają najwięcej cierpienia Maryi i powodują jej łzy. Szatan atakuje Maryję tym, czego ona najbardziej strzegła w czasie swojego całego życia i czego chce strzec w naszym życiu. Czystości serca, ponieważ błogosławieni czystego serca, bo to właśnie oni Boga oglądać będą. Każdy upadek, choćby był bardzo poważny i się powtarzał, służy nam zawsze i tylko jako mały krok ku wyższej doskonałości, zapisywał święty Maksymilian. Matka Boża pozwala na takie upadki, dodaje święty Maksymilian, aby uzdrawiać nas z naszego egoizmu, naszej pychy, by prowadzić nas do pokory i czynić nas w ten sposób bardziej uległymi wobec Bożych łask. Maryja zna nasze słabości, ale wie również, jak je poprawiać. Maryja formuje w nas świętość, ale nie na zasadzie kalki, że chce nas upodobnić do jakiegoś świętego, świętego Maksymiliana czy świętej Katarzyny, ale formuje nas na wzór swojego Syna, którego znała najlepiej i jest tą, która jest w stanie nam najwięcej o Chrystusie opowiedzieć, to znaczy sercem, swym sercem niepokalanym, przekazując Chrystusa do naszego serca. A serce żywe obecnością Chrystusa jest w stanie zmienić nasz sposób myślenia, nasz sposób podejmowania decyzji i czyny, które nam się na co dzień zdarzają. To znaczy z naszego serca bierze się wszystko to, co wychodzi na zewnątrz. I słowa, i czyny. I to serce ma wpływ na sposób myślenia i na jakość myśli. Dzięki orędownictwu Maryi moc Boża doskonali się w naszych słabościach. I kończąc, bo ja tu mam tyle zaznaczone, żebyśmy siedzieli do rana. Bo czym jest świętość? Świętość jest ową zwyczajnością w posłuszeństwie na wzór Maryi. Owe fiat wypowiedziane przez Maryję, niech mi się stanie według słowa Twego, oznacza gotowość do znoszenia wszystkiego, aby w naszym życiu pełniła się i spełniła się wola Boża. To znaczy, nawet nie musisz wchodzić w zrozumienie tego, czym jest cierpienie i grzech, ponieważ jak napisał, niejednokrotnie podkreślał święty Jan Paweł II,
Zło jest swego rodzaju mysterium inquitatis, to znaczy jest tajemnicą. Zło to tajemnica. Mysterium inquitatis, tajemnica zła. Tajemnicy nie zgłębimy, ponieważ no, jest tajemnicą. W związku z tym zastanawianie się nad naszymi cierpieniami, rozpatrywanie ich, rozdrapywanie ran jest tym, do czego prowadzi nas szatan, diabeł, ten, który dzieli. Nie rozdrapuj ran, nie zastanawiaj się nad cierpieniami, słusznymi czy niesłusznymi. Zawierz je Maryi, a ona odda je Chrystusowi. To znaczy wypowiedz tak jak ona, fiat, niech mi się stanie według słowa Twego Boże. I bądź gotowy, że nie będziesz rozumiał cierpienia, ale jakiekolwiek cierpienie spadnie na ciebie, będziesz je znosił. I nie chodzi o to, że ja teraz wam tu opowiadam w pozycji takiej, że oto się w moim życiu sprawdza, bo jestem tak doskonały, że nie zastanawiam się nad cierpieniem i nie panikuję, kiedy jest próba wiary i tak dalej. Nie, ja wam opowiadam pewną teorię, która również dla mnie jest wyzwaniem, ale świętość to duchowe wyzwanie, dlatego potrzebujemy tego supportu, tego wstawiennictwa, orędownictwa Maryi. I na koniec słowa papieża Pawła VI, który o Maryi powiedział: mamy dobry powód, żeby złożyć w niej naszą ufność pośród tego okropnego nieładu. To znaczy, jeżeli Maryja mówi zaufajcie mi, to nam to powinno być na rękę. Tak, Mario, zaufamy Cię, ponieważ sami sobie z tym wszystkim nie dajemy rady. A święty Maksymilian Kolbe dodawał: pozwólmy zatem, by nas prowadzono. Bądźmy spokojni, spokojni. Nie próbujmy czynić więcej niż ona chce, ani szybciej. Pozwólmy, by nas niosła. Ona pomyśli o wszystkim i zatroszczy się o wszystkie potrzeby naszej duszy i ciała. Oddawajmy jej każdą trudność, każdy smutek i miejmy ufność, że ona zatroszczy się o nie lepiej, niż moglibyśmy to uczynić sami. Pokoju zatem, pokoju, dużo pokoju w bezgranicznej ufności do niej, kończy święty Maksymilian Kolbe. Tyle jeśli chodzi o opcję Maryi. Opcja Maryi, Boża odpowiedź na kryzys cywilizacji. Bardzo serdecznie wam tę książkę, która ukazała się pod patronatem kanału Moc Słabości, polecam. Tym bardziej, że mamy tutaj analizę również objawień w Lourdes, w Fatimie i w Lourdes, Fatimie i w Guadalupe. Ja tylko chyba 3 czy 4 strony z tejże książki przeczytałem. Chcę również jakby rozpocząć tym materiałem kolejny materiał, a mianowicie poświęcony książce, która również jest nowością i ukazała się pod patronatem kanału Moc Słabości. Święci, którzy zwyciężyli szatana. I taki, słuchajcie, króciutki fragment, bo już jest bardzo późno. Bardzo was przepraszam. A książka opowiada o 17 wojownikach, którzy uczą nas, w jaki sposób walczyć w imię Boga. Wśród tych 17 wojowników mamy wyjątkowych świętych, takich jak święty Józef, święty Paweł, święty Antoni, święty Benedykt, nie czytam wszystkich, święty Dominik, święty Franciszek, święta Katarzyna, święty Ignacy, święta Teresa Zawili, święty Jan Maria Vianney, czy święty ojciec Pio. I takie słowa na zakończenie. Maryja ma na sobie pełną zbroję Bożą, dzięki której może się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Prawda o jej synu i jego misji ciasno opina ją w pasie. Na pierśnik sprawiedliwości osłania jej serce. Tarcza niezachwianej wiary zatrzymuje wszystkie strzały złego. Silne przekonanie, że Bóg jest zbawcą, służy jej za hełm, który chroni jej umysł przed kłamstwami wroga. Przypomina sobie słowa, które Bóg wypowiedział do niej wiele lat wcześniej, że jej syn jest królem, który będzie panował na wieki. Chwyta więc to słowo niczym miecz przeciwko odwiecznemu wrogowi. Jej stopy są obute w Ewangelię pokoju, przesiąknięte krwią Jezusa, która spłynęła z krzyża świętego, wieczystej ofiary, która wreszcie pojedna świat z Bogiem. Również tę książkę możecie nabyć w sklepiku Moc Słabości. Bardzo serdecznie wam te książki, szczególnie na miesiąc maj, polecam, czy też na miesiące wakacyjne, zachęcając jednocześnie do naszego codziennego różańca, tutaj na kanale prowadzonego na żywo o godzinie 5 rano w łączności z Medjugorje, w którym to oto do 24 czerwca przygotowujemy się do 40. rocznicy objawień Matki Bożej w Medjugorje. Ten różaniec na naszym kanale o 5 rano, poranny różaniec, będzie trwał również po 24 czerwca. Już niedługo nasz kanał osiągnie 100 tysięcy subskrypcji, w związku z tym pojawi się kilka zmian, między innymi zmieni się logo, tutaj zaprojektowałem takie logo, wymazałem coś, siedziałem, żeby no, nie robić rzeczy ważnych, to zrobiłem coś nieważnego, ale myślę, że logo nowe też się przyda.
W każdym razie, to już najmniej istotne. Dzięki, że jesteście od tych wielu, wielu lat na naszym kanale, za wasze świadectwo wiary, za wasze wzajemne wspieranie się, wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie, a jak Bóg da, codziennie o 5 rano tutaj na naszym kanale, w Różańcu na żywo, w łączności z Medjugorje, przygotowując się do 40. rocznicy objawień Matki Bożej w Medjugorje, która to rocznica przypada w tym roku 24 czerwca, ale również i po 24 czerwca, codziennie o 5 rano, będziemy zaczynać nasz dzień Różańcem Świętym. Szczęść Boże!